What's happening now? Hey, get her out of here! This is a bad move! Go! You're just in reach! Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie, tak jak mówiłem na samym początku, w menu głównym, jak widzicie, na środku jest Nero, ładnie tam pod Nero jest po prawej V, a po lewej jest Dante. Szkoda tylko, że Dante nie ma miesza Sparty, tylko ma Rebeliona właśnie, nie wiem, czy tego nie przemyśleli, czy to jest tak, wiecie, specjalnie zrobione, ale okej, never mind. Zaczynamy misję 11. Na start zobaczymy cutscenę, którą specjalnie pominąłem w odcinku poprzednim, żeby jej nie oglądać. Wiem, trochę nomen omen, ale wiecie, o co chodzi. W takim razie rozpoczynamy misję i dowiedzmy się czegoś więcej o V. Kilka tygodni temu, 1 maja 2019. Suffering defeat after defeat. That man's body was reaching its limit, breaking down. But he couldn't die yet. The man had a job that must be done. To defeat his twin brother. No Virgil, Virgil jak nic. Dante. No tak, tu jest on, nawet głos się zgadza. Proszę, w domu rodzinnym jest. Flesh and feelings. He needed to separate man from devil with the strength of the Yamato. And eventually, the man became a true devil. Tried to hold together my crumbling flesh with what little demonic power I have left, but I'm approaching my limit. In separating and regaining my human soul, I've realized the gravity of the crime I've committed. I've realized how important everything was, everything I've thrown away in my pursuit of power. Is that why you went to find Dante? Yes. Foolish. I thought that maybe he could change my... Maybe fix. Maybe right my wrong. Tell me. Was this fool before you right? I'm not your mommy, V. Nie jesteś, ale wyglądasz jak on. You're a big boy. And you need to see this through. Dante's war. Oh nice! Jestem zgodny na kascence zmiana tego. Zmiana kolorku. How's that for road rash?
Może ten humor w DMC-ach jak tym się nigdy nie znudzi. Ale patrzcie, czyli wychodzi na to, że V to jest ludzka połowa, czy tam ludzka część Virgila, a Yurizen to jest ta demoniczna połowa. Ale co będzie w takim razie, gdyby i V i Yurizen zostali zabici? Czy Virgil wtedy by zginął? Dobre pytanie. Oh, come on! No ej! No dawaj. No chodź, no chodź. Że to jest takie porąbane. Rozpatrzcie to. Raz, dwa. To jest to, co chciałem właśnie wykonać, czego nie ogarnąłem. Że to jest właśnie kombo na kopnięcia, a nie na zwykłe ataki. No a to co? No, cóż to się stało? No kurde, przez to, że mi się ta dodatkowa jeszcze potyczka załącza z tym Bafometem, no to nie ogarnąłem, że też nie koniec walki. Dawaj, raz. No kurde, akurat koniec. Ale stylowo zakończone przynajmniej. Jeśli chodzi o notę, niekoniecznie chodzi o samą walkę, bo walka trochę mało stylowa mi wyszła. Dobra, troszkę żyćka z chęcią odzyskam. A, w sumie no nie odzyskam niczego, bo przemiana mnie wyleczyła praktycznie do full. No ale tu mogę odzyskać za to trochę samej przemiany. Dobra. Powinno torować drogę. No tak, wiem, że powinno, tylko muszę jeszcze je zgarnąć. No, zbadaj. You need some blood, huh? Sorry. You wouldn't like mine. W sumie trochę racja. Kolejne młode jest potrzebne. To co, tylko tędy mogę iść. Proszę, nie chodzi o to, żebym miał rzucać czerwone kule, tylko po prostu muszę doprowadzić jakiś potok krwi zapewne. O, już widzę jedno młode. Hoga. Dried blood in the gutter. Guess that explains how the pools down there get filled. Dobra, to jest jedno. Ale są dwa przejścia. Teraz pytanie, którędy kurde iść? Czy na dół, czy na górę?
Dobra, tędy jak pójdę, to jest dalsze przejście. Tędy pewnie też, tylko wiecie, ja bym chciał znaleźć takie przejście, żeby dało się znaleźć kolejne młode i żeby mógł kolejne przejście też sprawdzić. Dobra, jolo, idziemy górą. Aby było tutaj kolejne młode, aby mógł tam wrócić. Proszę, jak dobrze, że wybrałem górę. Mamy tutaj fragment kuli fioletowej. Jaki fuks teraz. I capoeira! Dobrze! A to tu są te piły całe! Się tak wysuwają z opon! A się zastanawiałem, kurde, o co się z tymi piłami? Że o te, wiecie, wystające kawałki na to? To nie, to piły z opon wyrastają! Wracaj mi do miecza, kurde, bo to tak potrwa, jak będę miał tak... za każdym razem tego używać. Okej, okay, to jest który? To jest pierwszy fragment znamion. Właśnie, a propos! Polecam wam, jak będziecie mieli pierwszą misję, to weźcie się, obróćcie, zanim zaczniecie walczyć z bossem, bo tam jest ukryta niebieska kuleczka. Znalazłem to bez poradnika, po prostu totalnym przypadkiem mi się kamera obróciła, jak walczyłem z przeciwnikami. Zobaczyłem kulę pod mostem, nie? Nie powiem, nieźle. O, niech zgadnę. Kolejny przeciwnik? Chyba tak. Wyczuty. Co to jest? Fury, bezlitosny drapieżca. Okej. No ej! Halo, gro! Ładnie, totalnym przypadkiem weszła mi kontra. Dobrze! No chodź. Pięknie! Nie to, że go skontrowałem, to jeszcze wolę mu kontrę ze stylu i go tym zabiłem! A, pięknie, ej! Literalnie po raz pierwszy wchodzą mi te kontry z tego stylu, nie? A uwierz mi, w czwórce poza nagraniem, jak sobie przechodziłem Bloody Palace, nie? Dla siebie oczywiście, próbowałem wielokrotnie tego używać. Okej. Dobra, tu. Tu jak zejdę, to wracam na dół. A tu jak pójdę... to będzie walka pewnie. No! Co za gnój? I'm on fire!
Moment, panie i panowie! Nie, kurde, nie spam mi tym! Użyj tego! O właśnie, podbicia! Zajebiście! No! Co za ciuństwo, no! No! Ej, come on! Och, powiedzmy, że to jakoś wyszło. Choć nie powiem, wolałbym trochę lepiej to poprowadzić. Dobra, wyjść to wyłącz. Retriggera. A tutaj wyciko normalnie sobie odnowimy dzięki kulom. Okej, tutaj jeszcze więcej białych kul, poproszę. I mamy to, co możemy oczywiście zniszczyć. When in doubt, smack it. That's our family motto. Dobra, bicie z tego niewiele daje. Okej, chyba jeden naładowany strzał z Kojota powinien to rozwalić, tak mi się wydaje. No, bynajmniej tak to wyglądało teraz, nie? Okej, to wystarczy na wszystko, czy tylko na jedno? Na jedno, czyli jeszcze z... Here comes the blood. No, jeszcze te z 1-2 takie trzeba by wykorzystać. Kurde, ciągle tego nie wiem rozwalić na czas, nie? Jeśli chodzi o nawalanie. Tylko jako V chyba mi się udało to rozwalić w całości. Let's go! Halo, tu jest. Oh, come on! Jako tako, ale kurde, mogę już druga potrójna SK, nie? No ale niestety. Trochę mi nie wyszło. Dobra, tam idziemy dalej. Poszło. Dobra, to możemy pominąć, bo to jest tylko...
Okej, mamy kolejne młode Nidhoga, czyli możemy już tam wrócić na dół, ewentualnie. Ale to może jeszcze poczekać. No chyba, że muszę tam teraz wrócić, bo inaczej nic tu nie zdziałam. Też się zobaczymy. Kolejna złota kula, znaleziona za darmo na poziomie. Dla mnie spoko. Dobra, to leciało stąd, tak? Nie, to tam poleciało. Ciekawe. Dobra, no to co, teraz mamy jeszcze tylko jedno przejście. Obczajmy je w takim razie. Czyli dobra, to było oskryptowane, żeby zbadać oba przejścia, ale nie powiem, cieszę się, że najpierw poszedłem na górę, bo szybciej zgarnąłem sobie fragment fioletowej kulki. Dobra. Pewnie kolejna walka będzie, jak nic. No oczywiście. Nie wierzę! Totalnie przypadkowo ta parada teraz wlazła. No. Okej, nie było potrójne, ale była podwójna i to już jest nawet na plus dla mnie. Wyłącz tego triggera. Szkoda go marnować. A zawsze to jest coś szybkiego na początek kolejnej walki. Dobra, tu jest gdzieś przejście albo coś? Tak, nie widzę. Ty, patrzcie, tu jakby coś miało być, nie? Okej, okay, good to know, mogę odbić ich pocisk. Im prosto w pysk. No! Wy niego, a nie obok. Come on, serio! Czemu na C? Tak było bliziutko, żeby mieć coś wyżej. No dobra, trudno. If I follow these grooves. Okej. Mamy trzecie. That should be all of them. Albo i wszystkie. Okej, czyli tego chcę. Akurat tego nie powinienem chyba pomijać. No ale dobra, trudno się mówi. Nie, dobra, mam po prostu przejście dalej. No raczej nic takiego się tutaj chyba nie ukryło. Man, this brings me back. A jakie konkretnie? Sekretna misja! Dobra, czekaj. O właśnie, to muszę sobie tam polecieć. Trickstera poproszę.
Cyk. Muszę gdzieś... właśnie. Tu. Cyk. Utrzymaj się w powietrzu przez ponad 15 sekund. Okej, nie jest to za trudne, ale zrobię to poza nagraniem jednak. 9. misja, czyli zostały mi jeszcze 3 do odkrycia, z tego co widziałem po... z tego co widziałem po menu sekretnych misji, bo jest ich tutaj tylko 12. Dwie pominąłem, ale dzięki poradnikowi dość szybko je odnalazłem w misji 9 i 10. Ale... No, kurde. Nie ma co się zmartwiać zbytnio. Żyćko odzyskać? No, nie ma czego odzyskiwać, dobra. Tak samo, on się już przebrał. Już był gotowy. Mam koszulkę zmienić? I gacie. Koszulkę mam zmienić, gacie mam tam, jakbyś nie zauważył. No tak, bo to w pyłce ty byłeś. Widzisz, ja się cały przebrałem. Dobra, szybkie cięcie, musiałem coś załatwić, ale to już ogarnięte. Zobaczmy, co takiego. O kurde, to jest jego dom rodzinny. Ten, który w DMC 2 May Cry zwiedzaliśmy. Dlatego tamten dom został doszczętnie rozwalony. Tylko sobie nie wiem, czy został rozwalony w Limbo, czy w Realu też. Nie, w Realu chyba nie, tylko w Limbo. Patrzcie, to jest to samo miejsce, gdzie Virgil się nadział z Yamato, żeby się przekształcić w Yurizena. Znaczy, wróć, żeby rozdzielić V i Yurizena. Ha! There you are! Hey, what's wrong with you? Hey! Hey, Dante! The demonic power was activated in me once. When Virgil lovingly jammed this through my chest. I always wondered, why did my father give me the rebellion? Okay, what are you muttering? Over the years, I've been stabbed and jabbed by a number of things. But who would have ever guessed? So yes. Have you lost your mind? There's a demon to destroy! Kill yourself later! I'll help! If the Yamato can separate man from devil, and what about the rebellion? Wow! You are absorbing the Sparta! So? Ale co to jest, jakiś upgrade demonicznego triggera, czy co? Let's go! To the rescue! Demoniczny miecz, dlatego no legendarny miecz demoniczny! O chuj... Dante... Once again... Jest akcja z intro!
nowy, legendarny demoniczny miecz. Demoniczny miecz Dantego. Miecz powstał, gdy Dante wchłonął w siebie Rebeliona, broń nosząca jego imię i naznaczona siłą jego woli. Let's fucking go! Podstawowe umiejętności Rebeliona i demonicznego miecza Sparty przechodzą na to ostrza. Naciśnięcie B w stylu mistrza miecza przywołuje miecze, które atakują same. Użyj obu ostrzy, by urządzić prawdziwą rzeź. Aktywowanie przemiany w demona, gdy używasz tej broni, przywoła miecze, które dają różne prawie zależne od stylu gry. Może to być większa mobilność, doczesne ataki, automatyczne kontrataki czy lepsza obrona. Let's go! O kurde, mam jakiś nowy ten. Wow, ej, ale tu jakiś osobny pasek to był! Demoniczna przemiana grzechu! Przytrzymaj lewy bumper, aby przełączyć wskaźnik demonicznej przemiany na wskaźnik przemiany grzechu. Na wskaźnik przemiany demonicznego triggera pojawia się nowy element, wskaźnik demonicznego triggera grzechu. Aby go zapełnić, przenieść moc ze wskaźnika triggera, przytrzymując lewy bumper. Maksymalnie naładuj wskaźnik triggera grzechu, a następnie przytrzymaj lewy bumper. Aktywuj demoniczną przemianę grzechu, przytrzymując lewy bumper, gdy wskaźnik przemiany grzechu jest pełny. Twoje ataki mają wtedy ogromną moc, ale nie odzyskujesz zdrowia i nie możesz ręcznie wyłączyć tego efektu. Okej, czyli takie coś za coś. Okej, prawie pełny pasek. Dobra, no to co? A dobra, teraz jest pełne. Okej. Let's go! Jak to cudnie... Jak to cudnie wygląda, no powiedzcie mi, że nie, no jest, dobrze, dobrze! A mu silne wrażenie, że jest troszkę inaczej, wiesz, Virgil? Dobra, przemiana i let's go! Szkoda, że też nie generuje zdrowia, ale byłoby chyba za OP wtedy. O, chyba kontra weszła, nie wiem na co! Ale patrzcie, praktycznie jak mam full pasek, to jeden taka przemiana w... tego demona grzechu jest w stanie mi naładować połowę tego kolejnego paska. Aj, dobra, było fajnie nie zginąć. No, musiałem się odezwać, no kurde, już atakowałem, żeby zrobić kontrę. Dobra, mogę. Złota kula oczywiście. Szkoda tego będzie, no ale trudno. Dobra, mamy to. I kurde, na samym końcu walki, no. No kurde, jeden cios na przemianie grzechu, no. Dobra, ale kończymy. All this time, and you still don't get it. Jakie to jest smagerskie, takie przyzwanie miecza po prostu do ręki. It is you who does not understand. It has begun. Ale co się zaczęło? What's happening? Bad news! Gotta go now!
now that houseplant is pissed off! Oczywiście to było Yamato. This inconvenience matters not. A jego gdzie wcięło? Okej, misja ukończona. Na B. Niestety, no, gdybym nie zginął, może byłoby A, no ale mówi się trudno. Trzech wojowników, misja się nazywa kolejna. O, Lady już w tym swoim stroju, znanym bardzo dobrze. No, lekko ponad pół godziny po tamtej gadce. I'm just gonna double check. Hey, where did that garbage god go? What is Urizen after? He's at the top of the Clifod. It's the other way around, Dante. This is the lowest level of the Clifod's upper echelon. Human blood is the source of demon's power. The fruit born through the Clifod is even more dense than the blood that created it. Its power is unparalleled. Even the Almighty Mundus used it to become king of the underworld. Avid told me everything. Yeah, well, that's a lovely story and all, but as long as we know where to find him. Whoa, you are the infamous Dante. I'm Nicoletta Goldstein. Sound familiar? my grandmother is Nell Goldstein. The gunsmith that made all your fancy weapons that you got strapped back there. Yeah, there she is! you don't much look like her. Yeah, I got my looks from my daddy. That's about all I got from him. But based on his research, I managed to cobble this. Consider it a gift. In honor of us finally meeting. Meeting. Okay. Take that. Zajebiste. I'm gonna go too. Why don't you sit this one out? Oh, that you call me dead weight again? No thanks. I've got all the power I need. Right here. You don't understand. It's not what I mean. Let him go, Dante. Time is a luxury that we can no longer afford. We must chase after him post haste. What? Does that mean you're going too? I have a duty to see this through. Well, that's all you had to say, Mr. Poetry. I'm gonna go my way, and you guys can go yours. Let's just say that's the best for the cause. Jezu, jakie to było kurwa genialne.
Doktor Faust, szata alchemika hazardzisty. Ej, ale Faust? Od tego Mega Mephisto, kurde? Weź się Faust nazywał. Kapelusz zużywający czerwone kule na ataki specjalne. Możesz zdobyć mnóstwo czerwonych kul, o ile starczy ci własnych. Doktor Faust. Ataki doktorem Faustem zużywają czerwone kule. Większość wymaga określonej liczby czerwonych kul. Zużywane kule są wyświetlane w prawym górnym rogu ekranu. Pilnuj dostępnych kul i nie wydaj ich wszystkich. Związana z doktorem Faustem umiejętność z kapelusza, czyli namierzenie w przód i AX, pozwala zdobywać dużo więcej czerwonych kul. Uderzaj wrogów kapeluszem, a następnie atakuj. Okej. Okay. Oj, mamy kolejny wybór. Dobra, myślę, że to jest kolejna misja, która jest w Achievach pokazana jako misja, którą trzeba przejść każdą postacią. Kurde, szczerze, myślę, żeby nie dać takiego odcinka łączonego, wiecie? Żeby przejść każdą postacią, jakoś wam to pokazać. Tak łącznie. Będzie to trochę trudne, ale zobaczę, co z tego wyniknie. Ewentualnie po prostu zdecyduję się na jedną postać i tyle. Ale na pierwsze podejście na pewno biorę Dantego. Bo chcę, kurde, ogarnąć sobie po pierwsze tego Fausta, po drugie chcę zobaczyć jeszcze, jak się będzie w ogóle walczyło, czy uładowało mi się te przemiany, ale oczywiście. Demoniczny miecz Dantego, proszę, ma coś nowego. Zagrywka, druzgo... O, czekaj, pokaż to jeszcze raz. A, to jest to! Właśnie, zastanawiam się, gdzie jest ta umiejętność. To jest to. Podwójna zagrywka to jest dłuższe ładowanie i walnięcie. I formacja mieczy. Przywołuje 4 miecze, które automatycznie atakują, robią uniki i parują za ciebie. Po upływie znacznego czasu miecze znikną. Zużywa 2 punkty przemiany. Okej. Okay. Formacja mieczy 2. Wydłuża czas, na jaki można przyzwać miecze i skraca czas regeneracji, po którym można je przyzwać ponownie. I formacja mieczy 3. Ostateczna wersja formacji mieczy znacząco wydłuża czas, na jaki można przyzwać miecze i skraca czas regeneracji. Okej. Okay. Okej, okay, mamy mieczyk na full. W zdolnościach coś nowego. Dalej nic! A właśnie, jeszcze Dr. Faust. Człowiek w czerwieni. Zasyp obszar wokół ciebie czerwonymi kulami, które w momencie dotknięcia zadają wrogom obrażenia. Zużywa zapas zebranych czerwonych kul. Okej, za 8000 kupujemy. Hat-trick. Podczas pochłaniania czerwonych kul zadawaj obrażenia wszystkim wrogom będącym pod działaniem efektu z kapelusza. Okej. Dr. Faust 2. Zwiększa liczbę zdobywanych kul oraz kul zużywanych, gdy w użyciu jest Dr. Faust. Zużywając kulę zadaje zwiększone obrażenia. Tutaj dodatkowo zwiększa liczbę zdobywanych oraz zużywanych kul. Maksymalnie zwiększa liczbę zdobywanych oraz kul zużywanych, gdy w użyciu jest Dr. Faust. To ryzykowna gra warta świeczki, w której stawką są czerwone kule. Używaj z rozwagą. Okej, no i Faust na full. A, to jest to, co było pokazane. Takie takie napieprzanie z tego, jak z minigana. O, jest! Przemiana grzechu! Żądło grzesznika. Zaatakuj wroga otaczając się wirującą formacją mieczy. Zostanie rozerwane na strzępy na twoich oczach. Przetrzymaj X, by kontynuować atak. Piekło grzeszniku. Wykonaj potężne uderzenie w ziemię, które spowoduje, że zapłoną wokół ciebie ognie piekielne, a wrogowie znajdujący się w pobliżu zostaną wyrzuceni w powietrze. Okej. Okay. Demolka. Chwyć wroga i wykonaj potężny cios, druzgocąc go niepowstrzymaną energią wybuchu. Przytrzymaj trigger. Nieźle. Luce. Skoncentruj energię w rozwiniętych skrzydłach i zrównaj wroga z ziemią laserowym deszczem. Przytrzymaj prawy trigger, by kontynuować atak. Okej. Okay. Poczwórne S? Że co? Po domyślnej przemianie grzechu z klasyfikacją potrójne S naciśnij bumper, gdy wskaźnik przemiany grzechu świeci się, by przerwać przemianę. Pozwoli to uwolnić na chwilę prawdziwą moc domyślnej przemiany grzechu i zaatakować. Podobnie przemiany grzechu z klasyfikacją stylu potrójny S. Jezus! Co? Ja to muszę przetestować i to jak najszybciej. Hobby poza nagraniem, chcę to zobaczyć, nie? Jak to wygląda, bo na bank nie uda mi się w trakcie... Mi się w trakcie walki Dantem dało raz zrobić potrójne S. Tylko raz. A to jeszcze musiałbym zrobić podczas używania tej przemiany. No, chociaż w sumie to by nie było aż takie trudne, tak mi się wydaje. Dobra, jeszcze zanim pójdę, to sprzęcik poproszę. Broń palna i tutaj oczywiście edytuj to. I Faust ma być pierwszy, Faust ma być ostatni.
Przedmiotów nie ma co sprawdzać, to u Nero ewentualnie. Kto wie, może wreszcie mu jakaś nowa proteza weszła. Kto wie, okej. Ode mnie w takim razie w tym odcinku to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w DMC Devil May Cry. Cześć!